Witam Państwa, piątek. Przed pracą, pół do ósmej, gołąbki Budapeszty pogoniłem. Muzyna nie mogę pogonić, bo muszę sortować, bo tam mam świeżych. Nie mam na to czasu. W sobotę będzie ładnie, to może coś puścimy w niedzielę. Czas najwyższy puścić. Budapeszty sobie chodzą. Ząbek jednemu wczoraj wyrwał ogon. Zaczyna już powoli ząbek działać. Pogody cały tydzień bardzo kiepskie. To deszcz, to mgła. Jakby weekend by chciał ładny być, to w końcu bym przepuścił tego murzyna. Ale to musimy czekać na pogodę niestety, bo tak wszystko z tą pogodą to... Budapeszty świrują. Zresztą w tych Budapesztach mam 5 murzyn. Trzy żałobniki są na białym ogonie. Bo przyszedł ostatnio. Jeszcze jeden doszedł z tych lotów. Było 5. Po lotach było 2, później przyszedł trzeci i teraz po 2 tygodniach przyszedł 4. Te na białych ogonach. Także brak jeszcze jednego. Może jak pogody przyjdą, to... jeszcze coś dojdzie. Doszedł też jeden widynek czerwony z tego roku ze sprzedanych. Sprzedałem te wszystkie widyny czerwone. Jeden przyszedł, nie wiem, ale gdzieś tam poszły na wioskę. W niedzielę sprzedałem te widyny. Teraz znowu zaczyna padać. Mówię, z tą pogodą to jest tragedia. To się ruszyło leciutko, gdzieś może znowu się jastrząbek pokazał. Oczy się rozwaliły delikatnie. Jakiś Budapeszt, ale co to? No ten Janka żółty chyba. Też muszę mu go oddać, bo to ostatnio wyszedł. Tam się wystraszyły. Może buszuje znowu tu nie ząbek. Zobaczymy do murzynów. Do świeży, ale światło. Zacząć w końcu puszczać. Andrzej już z murzynem dawno po oblocie. A jeszcze nie, to nie wiem czasu, to pogoda słaba. Siedzą.
świeżych do puszczenia. Będziemy puszczać w niedzielę, będzie tego ciasta. Będziemy puszczać świeżaczki, panowie. 6 ciastek jest do puszczenia na białym ogonie, 12 ciemnych. Budapeszty. 6, 4 czaposze na białoloty. Także mamy co puszczać. Będziemy puszczać. Rączki sobie siedzą. Na razie ich nie karmię, dam im wieczorem. Czekam też, czy jedziemy do pracy, czy nie, bo ma padać. Nie wiadomo, czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać. Budapeszty jeszcze sobie chodzą. Siadać. Siadł. Winerek sobie siadł. Jasna koroniata. Następny winerek. O, i te żałobniki, co mówiłem na białym ogonie. Były dwa po locie tym długim. Teraz już są cztery. O, i to widynek, co przyszedł, proszę bardzo. Widynek czerwony, coś się zmęczył, trochę widzę. Jeszcze rozpierzony, bo to młody. Zaczyna kropić. Cały tydzień ta pogoda taka nędzna, panowie, że coś okropnego. We szwance też przyszły te kończate. Jeszcze brak jednego. Było 6 z 5. To w tamtej budzie. Te koroniaty we szwance. Miałem ogon. Mam do niego samiczkę, to później się sparzy. Zobaczymy z tamtej strony, bo ten jakiś, mi się zdaje, brązowy siedzi. Tak, tu jakiś siedzi brązowy, nawet nie. Tu widzicie państwo? Taki z białymi lotkami jakimiś jasnymi. Taki groszkowaty, zaraz troszeczkę. Nie wiem, co to jest za gołąbek, czy
Wczoraj miałem Budapeszt otwarty, może wczoraj właśnie przeobraziłem, nie wiem. A tu doszło chyba coś z murzynu, bo tu widzę jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jo. To musiało coś z murzynów dojść wczoraj, bo tu było u Budapeszt to chyba 5, to widzę jest 8 czy ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, to musiało coś dojść z tych, z murzyna. Tak, doszedł tutaj ten na niebieskiej skówce, widzę. Tak jest. 1. A tu musiało coś więcej dojść, bo tu jest. O, tu jest żałobnik, który przedostatni, bo tam są grochowe, a jeden jest normalny, ten na białym ogonie, teraz on tutaj przelatuje. On teraz przedostatni. Wały się jeszcze raz. Jakiś przeleci nieraz jakaś brona czy coś, to one zaraz się zrywają. I robi się coraz ciemniej, jak codziennie, już mnie denerwuje ta pogoda naprawdę. Znowu kropi. Ani do pracy nie pojedzie, ani nie pogania i to taka jest robota. Zacznie mocniej padać to. Chcieliśmy jechać na rynek do Łomży zobaczyć, ale te pogody takie też zaczynają się robić. Zobaczymy, może coś, pogoda się polepszy, to wtedy. Pojedziemy, jeszcze chcemy odwiedzić Sulejówek też w tym roku przed świętami. Pracują, też pogoda słaba, opaduje, ale gołąbki chodzą. A pogoda by była lepsza, to by wiadomo, jeszcze lepiej chodził.
Tutaj jeszcze rano zawsze podgonię, jak zdążę, bo tu nie mam świeżych w tym zębniku, a tam mam świeżej. Nie zdążę podgonić, bo tam musiał segregować. Oblatam tamto, to będę i tamte rano od razu z tymi gonił. Tutaj mamy 49 sztuk chyba będzie. A tam teraz doszły jeszcze jakieś, widziałem dwa murzyny albo tego, to będzie chyba 51 albo z 52. I tam mamy ponad, w tamtym gębniku mamy ponad setkę. To będzie około 160 sztuk teraz do gonienia. Gołąbki chodzą. Ktoś tu widziałem, jakiegoś białego przelatywał. Ktoś chyba z obcych. Kolega, o Jezu, bym się tutaj jeszcze przewrócił w tym dachu. Drabinę zahaczyłem. Kruki je tu straszą. O, ten niby obcy siad pierwszy. Tu jakiś Budapeszt chodzi. Ale do gołębi nie chcę idzie za bardzo patrzeć. Tu idzie, tu, ale się składa, składa teraz ładnie, składa się. O, na pinechę. Siad tam na dach wyżej. Nie wiem, co to za Budapeszt. Także panowie, pozdrawiamy. Będzie weekend, pogoda, będziemy puszczać świeże.
ponagrywamy, coś nagramy, jeszcze tam u brata u pocztowy w weekend, tak będę miał czas. No i jakbym się na rynek do Łomży wybrał, to nagramy rynek, a jak nie pojedziemy, to może za tydzień. Także pozdrawiamy wszystkich. Dobrych lotów, wysokich, panowie. Dużo obcych życzę. I ganiajmy, ganiajmy gołąbki, niech tego. Kto ma czas, nie gania. Wtedy gołąbki lepiej chodzą. Pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję, do usłyszenia.